Sri Lanka mama, apa Sri Lanka namo. Jezus, siema, to ja. Dokładnie. Jezu, ale mam szybkie oksy. Jezu, wyglądam jak ułom. Serio, wyglądam jak debil. Jezu, Jezu. O, znalazłem w szafie jakieś stare okulary. Dobrze, że w nich nie chodzę na co dzień. Jak już pewnie wiecie, ostatnio nagrałem film o najgorszej grze na Androida pod względem opinii, która okazała się nie być wcale aż taka najgorsza. Miała oceny 2.5 bodajże, jak ją ściągałem, ale była grywalna. Ski Jump X, no wiadomo, poza tą otoczką fatalnej fizyki rodem z Open Ski Jumpa, reszta była spoko. A dzisiaj zagramy w grę, która się nazywa Ski Jump Pro. No ale z Pro ona ma tyle wspólnego, co no nie wiem. Ostatnia aktualizacja 4 luty 2018, więc... sztosik, 2,6 opinii. Po zdjęciach jest fantastyczna, widać. Dodatkowo opis. Darmowe skoki gra skoki z dobrym starym stylu 80S. Opinii większość jedynka. O kurde, to będzie ciekawe. Po tym przydługawym wstępie witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Szymonacie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z oceniania najgorszych gierek na Androida. Ogólnie oceniania gierek na Androida. Dzisiaj trafiła się gra najgorsza z najgorszych. Gameplay 2.2, Controls 2.4, Graphics 2.3. To się nie zapowiada na dobrą grę. Ja ją ściągnąłem wcześniej, żeby tylko zobaczyć, czy działa. I teraz was po niej oprowadzę. Bo jest fantastyczna. Jest fantastyczna ogólnie. Jesteśmy sobie już w Ski Jump Pro. Mamy 3 tryby, dokładniej 2. Single multiplayer, który jest według Coming Soon od 2018, skoro była wtedy ostatnia aktualizacja, oraz ustawienia, w których możemy wyciszyć audio. Aż wam odciszę to audio, posłuchajcie sobie tej pięknej muzyczki. Myślę, że wam starczy. I możemy sobie w ustawieniach tylko zmienić, zresetować rekordy i about, i tu jest open source licenses, aha, czyli autorzy itp. Nie ma tu dosłownie nic, poza single playerem. Grafika nie wygląda aż tak najgorzej, wersja 1.4.4. Przetestujmy to, czy to ma jakikolwiek sens. Dobra, wejdźmy sobie w singla. Mamy tu jakieś levele. More levels coming soon, czyli właściwie w ogóle. Można za 8.20 można usunąć reklamy i jakieś końce dostać. Fantastycznie. A można też oglądać reklamy, fantastyczny pomysł. Zacznijmy practice, tutorial in slow-mo. Dobra, zróbmy sobie tutorial. To naprawdę wygląda jak gra sprzed 30 lat. Start. Nie oceniamy. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. I... hold power button. O, tu trzeba napełniać jakiś pasek many, energii itp. I trzeba go puścić. O! O, i tutaj jakiś bad angle. Dobra. O! No, mamy good angle. Zaraz sobie jeszcze zbinduję jakieś przyciski. Jeżeli to jest good angle, no to ja współczuję tym, co tak skaczą na nartach. Ogólnie... I press. New record, 105.97. Dobra. Gra nie wygląda się ze sterowaniem aż taka trudna. Zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. Zbindujemy sobie przyciski, mianowicie. Zrobię to na waszych oczach, dostaniecie mały tutorial, jak bindować przyciski w tej grze. Teraz macie trochę mniejszy ten ekran, jak widzicie. Ale musimy zrobić tak, żeby zbindować sobie pusty przycisk, musimy zrobić single click. I po prostu sobie zbindujemy na przykład, nie wiem, strzałkę. Albo ja sobie zbinduję A, tak jakbym grał na wsadzie. No i bindujemy sobie tutaj, bindujemy sobie D tutaj. Zapisujemy, o, i możemy sobie już nim tak jakby miotać na lewo, prawo i nie używając myszki. I to jest fajne akurat. Będziemy się tylko wybijać chyba na myszce. I... dobrze. Bad angle, good angle. Good. Znaczy no to nie jest w ogóle good angle, ale... w sensie no w prawdziwych skokach nie leci się z kątem nachylenia większym niż kąt nachylenia skoczni. Bo lecimy praktycznie płasko do skoczni. Ale ja, to jest Ski Jump Pro. Ja nie oceniam. Lądowanie też, to jest najpiękniejszy telemat, jaki w życiu widziałem. Jest to fantastyczne dzieło przemysłu
growowego. Ja bym na miejscu takiego EA Sports, CD Action, CD Projekt Red nie bałbym się tego wydać jako pełnoprawną produkcję, naprawdę. Bo jest świetne. O Jezu. Dobra, zbindujmy sobie jeszcze jeden przycisk, nie będę się wybijał na myszce. Dobra, chodźmy poskakać na tych skoczniach. Mamy Finland Case 2. Case 2, Jezu, co? Co? Finlandka 100. Jump 110 metrów to unlock next level. Dobra, musimy skoczyć 110 metrów, aby odblokować Norwegię, bo nie chcę mi się oglądać reklam. Dobra, teraz już nie jest slow-mo. Już nie jest slow-mo i... Dobrze, i... O! New top ten rekord! Ojeju! Oczywiście, że Lil Jim. Ta czcionka to jest też piękna, wam powiem. Fikołka jeszcze mi się nigdy nie udało zrobić. Ale 110 metrów, ja chcę 110, a nie to tyle. Ja chcę 110. Dobra, ogólnie myszka nam niepotrzebna aż tak w tej grze. O! O! Okej. Ja rozumiem. Ja wszystko rozumiem. Okej, teraz do tyłu. Lecimy. Okej, jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej. To był świetny skok. Lecimy dalej. 110. 110 musimy skoczyć bodajże. O, i kąt nachylenia to jest właśnie taki z tej gry. 110-70. Mamy odblokowaną kolejną skocznię. Czy znajdziesz 14 słów? Dobra, jeszcze raz. Może skoczymy jeszcze dalej. Fajnie by było. Kurde. 125 hajsu. Ale gra, powiem wam, że jest najlepsza na świecie. W lepszą nie grałem. 112 metrów. Lil Jim. No będę cały czas musiał klikać save, że to ja. Tak, to ja. Lil Jim. Ostatni skok na tej skoczni i pójdziemy sobie na dalej poskakać. Ale gierka to jest cud. Giera to jest naprawdę cud. Taki ostry cud. Fail. Nie chcę faila. Nie możemy skończyć tego failem. Nie podoba mi się fail. Ja chcę normalnie skończyć, nie fail. W ogóle tu nic nie można zmieniać, tylko można skakać w treningu. Tak jakby, no w sensie to nie jest trening, to są jakieś levele, ale mamy 5 skoczni i to jest wszystko w tej grze. No w sensie, no tu już nawet DSJ jest bardziej rozbudowany. 275 monet, dobra. Chodźmy na drugą skocznię. Naprawdę jest cud. To jest cud. Norway, K160, jump 180 metrów, to unlock next level. 180 metrów musimy skoczyć, żeby przejść na skocznię Germany K200. Są tylko 4 skocznie. Jeszcze jest tylko Germany i Harma K220. Chodźmy na skocznię w Norwegii. I to będzie dzisiaj ostatnia skocznia, jakie dzisiaj zagramy, bo chcę jeszcze nagrać jeden film z tych wielkich skoczni, żeby sobie polatać na nich. No okej, profilowo ta skocznia nie wygląda aż tak źle. Czy ja coś źle zrobiłem? Lil Jim, no ten skok był słaby. Tak jakby. Więc skaczemy dalej. Dobra. Fantastyczna jest ta gra. W sensie... O Jezu, teraz to już kompletnie się nie wybił. Rekord świata. 57,5 metra. Czuję się jak w moich początkach w DSJ, serio. W ogóle możemy się ruszać na najeździe na progu. To jest już śmieszne akurat. Ja nie umiem tu skoczyć. 85 metrów, halo, jeszcze raz. Jest tu ten kąt, w sensie tu narty są na równi ze skokiem. Ten sam kąt jest, w sensie to jest dziwne. Ta gra to jest jednak... No słaba jest, no co zrobić. Ale teraz polecę. I... No fail! No i... Tak, koloru jakiegoś ptaka teraz. No fail, abym to ładnie... Ja muszę przejść tą skocznię na tym filmie. Dobra? Przynajmniej dobiję do 10 minut. Znaczy co? Ja nagrywam tylko dla pasji. Nie umiem tu skoczyć. I ustał! 98 metrów! A tu trzeba 180! Ja nawet blisko nie jestem, halo. W ogóle tu nie ma wiatru, tak zauważyłem. W tej grze nie ma wiatru. Kompletnie, w sensie... Ja nie widzę. Chyba, że go nie widać. Ale w tej grze nie ma wiatru, skaczesz cały czas w takich samych warunkach. No kurde no. Chcę skoczyć. Już skaczę dużo.
czasu. O, o. Maybe teraz, może teraz? Ląduj. No fail! No jak to fail? Przecież wylądowałem to, no. Dobra, może teraz. No do dupy, no! Fail! Chcę wylądować, bo skoczyć umiem. Już ogarnąłem. Już ogarnąłem styl lotu. Jest! Wylądowałem, ale to jest 141. Ja nie chcę 141. No niestety, będę skakał w kolejnym filmie. A tymczasem ja już się z wami żegnam, bo nagrałem naprawdę długo. Jeżeli wam się odcinek spodobał, oczywiście zostawcie łapkę, suba. Wbijajcie na Instagrama, linki macie w opisie. Do wszystkich socjalków oraz do drugiego kanału. A tymczasem ja już się z wami żegnam, do widzenia, piona, no i cześć!